Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło widzieć wszystkich Państwa tutaj na promocji książki, o której będziemy dzisiaj mówić. No, współautorzy siedzą obok mnie, znani wszystkim Antoni Libera i ojciec Janusz Pyda. Książka nosi tytuł Jesteście na ziemi, na to rady nie ma. A więc niezbyt optymistyczny i powiedziałabym już wyprzedzając może naszą rozmowę, że taki też trochę jest jej przekaz. To jest książka, która stanowi kolekcję, powiedzmy, dialogów o twórczości Samuela Becketa, jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, o jego dramatach, których jak wiemy, Antoni Libera jest tłumaczem, znawcą, reżyserem. Tym niemniej ten aspekt jakby begetologiczny jest oczywiście w jakiś sposób głównym aspektem tej książki, czy głównym kluczem całej tej konstrukcji, jaką ta książka jest, ale dalece nie jedynym, dlatego że no Samuel Beckett był pisarzem, który ze szczególną troską i uwagą pochylał się nad duchową kondycją człowieka współczesnego i tym samym rozmowa o jego twórczości de facto jest rozmową na ten właśnie temat. I z tego ostatniego powodu ta książka wydaje się mnie przynajmniej, ale oczywiście nie tylko mnie, niezwykle ważna nie tylko jako książka literaturo czy teatroznawcza i nawet może nie głównie, aczkolwiek drżę mówiąc to, dlatego że siedząc między obydwoma autorami czuję się niepewnie z takim twierdzeniem, ale wydaje mi się, że może największy ciężar, czy też taki bardzo widomy powód, dla którego wszystkim Państwu tę książkę bym gorąco polecała, jak mówię, bez względu na to, czy akurat twórczość Samuela Becketa budzi w nich dreszcz emocji, czy nie, to jest właśnie ten powód, że to jest właściwie dyskurs na tematy dla naszej kultury i cywilizacji w tej chwili zupełnie pierwszorzędne. To znaczy na temat tego, w jakim punkcie znajduje się cywilizacja europejska, w jakim punkcie znajduje się ta kultura łacińska, która tę cywilizację powołała do życia i jaka jest sytuacja egzystencjalna, duchowa człowieka współczesnego. To wszystko jest treścią tych rozmów prowadzonych w oparciu o kolejne analizy, interpretacje kolejnych dramatów Samuela Becketa. Ja chciałam zacząć tę rozmowę od środka trochę, powiedziałabym. To znaczy od wątku, który chciałabym, żeby może zwłaszcza Antoni Libera wyjaśnił, a potem krótko, bo potem jak sądzę i tak wrócimy do niego, ale tak tytułem wprowadzenia jakby do tych tematów, o których wspomniałam. Mianowicie chciałam, żebyś powiedział trochę o takim pojęciu, które tutaj powraca systematycznie, zwłaszcza w Twoich wypowiedziach i które mnie się wydaje takim kluczowym pojęciem w tej książce, mianowicie mutacja metafizyczna. Jak Ty definiujesz, co to właściwie oznacza i jakie się z tym wiążą problemy? To wyrażenie nie jest wyrażeniem Becketa. To jest wyrażenie, które od pewnego czasu moim zdaniem kursuje w takiej filozoficznej, religijno-filozoficznej debacie.
Spotkałem się na przykład, że francuski pisarz Houellebecq też używał w jakichś kontekstach tego wyrażenia. Sloterdijk, ten filozof, też gdzieś tego użył. Ale to wyrażenie, nie umiem powiedzieć, kto jest jego autorem. Chodzi generalnie o to, że jest to wyrażenie odnoszące się do pewnej sytuacji metafizycznej, światopoglądowej, religijnej w Europie, która no, nastąpiła w wyniku wielu długiego procesu, który no, możemy teraz, można się na ten temat spierać, zastanawiać się, czy on się zaczął w renesansie, czy on się właśnie zaczął jeszcze trochę wcześniej, czy on się zaczął w XVII wieku wraz z Kartezjuszem i temu podobnymi filozofami, który na przełomie XIX i XX wieku wraz z odkryciami naukowymi typu teoria względności, ewolucjonizm, psychoanaliza, marksizm i tak dalej, doprowadził do czegoś, co w innych kontekstach nazywane jest teraz dosyć tak modnie odczarowaniem świata, prawda? To znaczy, że bez względu na to, jakie są przekonania indywidualne członków tej wspólnoty, jaką jest wspólnota europejska, wyrosła z korzeni judeochrześcijańskich, to proces laicyzacji, proces sekularyzacji doszedł tak daleko, że właściwie trudno jest mówić, że dalej żyjemy w epoce chrześcijańskiej. Jakby niezależnie od tego, jakie są indywidualne wybory ludzi, jaka jest religijność. Tutaj mam nadzieję, że właśnie Janusz też powie na temat pewnej przemiany w religijności, w sposobie wiary, no nie wiem jak to powiedzieć, no w każdym razie, że to uległo jednak też zmianie, znaczy, że rytualizacja pewnych rzeczy postąpiła za daleko, czy bardzo daleko, że to straciło dawną moc. Więc mutacja metafizyczna to jest coś takiego, nad czym wspólnota sama nie panuje, ona to generuje za pomocą innych dziedzin, prawda? To jest z jednej strony nauka, obyczaj i elementy historii, no bo w momencie, kiedy mamy tak wielkie hekatomby, jakie miały miejsce w XX wieku, to znaczy mam na myśli pierwszą wojnę, rewolucję w Rosji, no drugą wojnę, holokaust i tak dalej, to są fakty, które my możemy interpretować już jako skutek pewnych rzeczy, ale które zarazem stają się przyczyną tego, co nazywamy mutacją metafizyczną. To znaczy, że żyjemy, to jest również oczywiście to, o czym pisał Miłosz w Ziemi Ulro. To jest wątek, który Miłosz też podjął. On właśnie to nazwał Ziemią Ulro, ziemią też takich właśnie zaprzeczonych wartości. A jeśli chodzi o Becketa, to no, żeby to już połączyć, prawda, no to polega na tym, że Becket opisał sytuację człowieka w momencie, kiedy korozja przestrzeni metafizycznej doprowadziła do załamania się tego gmachu, w którym człowiek żył przez 2000 lat. I Becket w tym sensie jest wyjątkowy, czy inny od innych, czy egzystencjalistów, czy innych myślicieli XX wieku, którzy ogłaszali to z triumfem, no jak Sartre na przykład. A u Becketa to wygląda tak, że to jest mówione z olbrzymią troską, by nie powiedzieć z rozpaczą. To znaczy on stwierdza jedną rzecz, że oczywiście jestem głęboko przekonany, że on miał i nadal ma swoich polemistów, którzy uważają, że on nie miał racji w rozpoznaniu. Ale on uważał, że ten gmach wartości, które wyrastają na gruncie judeochrześcijańskim, rozpadł się, zawalił się, a to, co obiecywała nowoczesność, racjonalizm, nowoczesna nauka, bo ona dała pewien projekt nowego człowieczeństwa, oczywiście nie sprostała temu, nie dała zadość.
Inaczej mówiąc, że po 2000 lat, czy nawet jeszcze dłużej, jeżeli wziąć pod uwagę inne religie, wcześniejsze powiedzmy, to człowiek znalazł się nagle znowu w punkcie wyjścia, tylko w takim punkcie zerowym, mówimy cały czas o kategoriach metafizycznych, tylko że w centrum niezwykle rozwiniętej cywilizacji technicznej, która w dodatku go tłamsi, alienuje i tak dalej, i tak dalej. Tak, dziękuję bardzo. Ja w ślad za tym wyjaśnieniem, no myślę, że wszyscy widzimy problem, to znaczy ten świat zdesakralizowany czy martwy, jakkolwiek go nazwać, po mutacji metafizycznej przedstawiony w twórczości, w dramatach Samuela Becketa, wydaje się, że jest ojcu obcy. Więc chciałam zapytać, jak to się stało, że ojciec zainteresował się twórczością Samuela Becketa i też w ślad za tym, jak to się stało, że do tego dialogu między obydwoma autorami doszło, prawda? Bo to jest bardzo szczególny dialog, w którym Antoni Libera jest jakby rzecznikiem stanowiska światopoglądowego autora, a ojciec jest polemistą. No, ta polemika różnie przebiega, trzeba powiedzieć, ale już żeby, jeżeli Państwo chcą sprawdzić, jak ona się układa, układa się bardzo ciekawie, no to już trzeba sięgnąć do książki. A na razie bym prosiła, żeby ojciec nam powiedział o tym, jak do tego wszystkiego doszło i skąd ten Becket. Ja najpierw chciałbym powiedzieć, że niestety nie jest mi obce doświadczenie tej przemiany, tej mutacji metafizycznej, o której Antoni mówił. I to nie dlatego nie jest mi obce, że ja ją znam z doświadczenia osobistego. Ja nigdy nie byłem człowiekiem niewierzącym, jestem wierzący od kiedy pamiętam. Nigdy nie miałem problemów ze swoją wiarą, jakichś takich wielkich, fundamentalnych. Natomiast oczywiście jako ksiądz stykam się z tym non stop, to znaczy powiem tak, że może w Polsce w innym wydaniu niż w Stanach, gdzie mieszkałem, czy na zachodzie Europy, ale stykam się z tym non stop i powiedziałbym, że być może bardziej tego doświadczam niż część osób wierzących, którzy nie pełnią funkcji takich czysto duszpasterskich. Ale do tego jeszcze być może wrócę. Jak doszło do powstania tej książki, do napisania dialogów o teatrze Samuela Becketa? Historia jest dosyć karkołomna, dlatego że ja poprosiłem w pewnym momencie Antoniego Liberę o poprowadzenie w Krakowie dla szerszej publiczności, to znaczy mógł się zapisać każdy, na takie seminarium z literatury becketowskiej. To seminarium odbywało się w jednej z kawiarni krakowskich. Miało taki charakter, że najpierw był krótki wykład Antoniego, później była prezentacja jakiejś inscenizacji, prezentacja wideo, później rozmowa już taka bardziej wiążąca publiczność. Tak to wyglądało, z tym, że ta moja prośba, abyśmy się zajęli dramatami Samuela Becketa, nie była początkowo prośbą związaną z treścią, z tym, co Becket pisze. Chodziło po prostu o to, żeby ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, przybliżyć po pierwsze ważnego autora kultury europejskiej, po drugie sam uważny sposób czytania, interpretacji tego typu autora. Ona bardziej, ta prośba skierowana do Antoniego Libery, żeby takie seminarium poprowadził, bardziej wynikała z tego, żeby nauczyć zwłaszcza młodych ludzi uważnego czytania tekstów klasycznych. Bo moje doświadczenie i pracy ze studentami jako duszpasterza akademickiego i jako nauczyciela akademickiego, no niestety jest przykre, to znaczy przykre w tym wydaniu, że wiem, że młodzi ludzie po prostu nie umieją czytać. Najzwyczajniej w świecie nie umieją uważnie czytać, a tekst dłuższy niż 3 strony jest nie do przejścia. Po prostu nie do przejścia. Jeżeli Państwo nie dacie młodemu współczesnemu człowiekowi najlepszego sortu, naprawdę, tekstu, gdzie jest wyboldowane to, na co powinien zwrócić uwagę,
gdzie jest graficznie wyodrębnione wszystko, co koniecznie trzeba przeczytać, to ten tekst nie przedrze się przez świadomość. Tekst musi być krótki, zróżnicowany graficznie, dopiero wtedy ma szansę gdzieś trafić. Więc ja chciałem temu przeciwdziałać i różne takie inicjatywy w tym kierunku robiłem. Między innymi jedną z takich inicjatyw była Szkoła Czytania, w ramach której zaprosiłem Antoniego Liberę do poprowadzenia takich właśnie zajęć. Antoni się zgodził. Najpierw czytaliśmy nie Becketa, najpierw czytaliśmy Sofoklesa. I to była taka wprawka, ale później przez cały rok poświęciliśmy Becketowi. I taka była geneza tej książki początkowa, ponieważ nie z tych seminariów się książka narodziła. Narodziła się z naszych rozmów, już indywidualnych, prywatnych rozmów, bo w momencie, kiedy kończyliśmy wieczorem seminarium, szliśmy na kolację, później szliśmy do klasztoru, gdzie już nie było publiczności i mogliśmy sobie sami porozmawiać o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy publicznie. Co jak wiadomo, jeżeli rozmawia się publicznie i chce się też kogoś czegoś nauczyć, to pewne wątki muszą zostać niedotknięte czy poruszone tak tylko zupełnie powierzchownie. I z tych naszych rozmów klasztornych, wieczornych, już osobistych, narodziła się ta książka, dlatego że ja w pewnym momencie zobaczyłem, że Becket to nie jest autor, którego można by zignorować, że to jest treść, albo potraktować jedynie jako kogoś, kto jest dobrym autorem, na którym można się nauczyć uważnej lektury. Czy po prostu jest wielkim autorem, fantastycznym literatem. Raptem zauważyłem, że ta literatura to jest literatura areburchrześcijańska. Nie chcę powiedzieć antychrześcijańska, ale no właśnie, jakby to jest bardzo specyficzna wizja świata. Takie postawienie trochę na głowie tego, co widać chrześcijańskimi oczami. No i z tego się z tego spostrzeżenia między innymi te dialogi powstały. Także geneza była taka dosyć złożona. Tak, dziękuję bardzo. To może spróbujmy nawiązać do tego ostatniego problemu. To znaczy ja bym chciała może, żeby obaj autorzy spróbowali powiedzieć, ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale taką esencję wyciągnąć tych ustaleń, które poczynili w trakcie tych rozmów na temat tego, jak owa kondycja duchowa kondycja współczesnego człowieka się przedstawia. No więc ja mogę powiedzieć tak, że to, co ja zawdzięczam Januszowi, to jest, że tak powiem, odświeżenie mojego spojrzenia na Becketa, ponieważ no, ja się zajmowałem tym wiele lat, najpierw jako tłumacz, potem jako komentator wydałem dramaty w Bibliotece Narodowej, wreszcie zacząłem to realizować też w teatrze, więc od różnych stron zdołałem już poznać to, ale byłem dosyć oczytany w literaturze przedmiotu, czytałem dużo, no to olbrzymia jest biblioteka książek poświęconych twórczości Becketa na różne sposoby i jego dramaturgii, i jego powieści, i od strony formalnej, i od strony myślowej, i odniesienia do egzystencjalizmu francuskiego i tak dalej. I jego związków z Joyce'em. No, tego jest bardzo dużo. To jest obliczono, że jest to jeden z najbardziej opracowanych pisarzy XX wieku. Natomiast dzięki Januszowi ja sobie uzmysłowiłem jedną podstawową rzecz, bardzo prostą właściwie. Mianowicie, że całe dzieło Becketa, całe, bo nie dotyczy to tylko dramaturgii, ta podstawowa jego myśl, która jest w tej twórczości, że to jest, nie chcę użyć słowa polemika, ale że to jest odniesienie się do teodycei, do leibnicowskiej teodycei, a przekładając to na język teologii chrześcijańskiej, to jest do filozofii pocieszenia, prawda? To znaczy,
w jakimś straszliwym skrócie i uproszczeniu, że ludzkość do starożytności nie znała czegoś takiego jak pojednanie ze światem, czy no, jak to powiedzieć, no, znalezienie sensu dla człowieka na świecie, prawda? To przyszło z chrześcijaństwem i działało, czy można nawet powiedzieć, że dalej działa, prawda? Przez 2000 lat. No, to jest zupełnie nowa optyka, tak? To jest, tego nie ma w starożytności, ani w kulturze greckiej, no, nie mówiąc o kulturze rzymskiej, nie mówiąc o starożytnym Egipcie, prawda? Tego nie ma. Tego nie ma też w buddyzmie. To jest w chrześcijaństwie, to znaczy to jest cała filozofia zbawienia, nadziei i tak dalej. I to trwało przez, powiadam, 2000 lat. Teraz niejako na naszych oczach, mówię niejako, no bo to są długie procesy, to nie jest kwestia jednostkowego życia, no to się ewidentnie załamało lub zaczęło załamywać, lub zaczęło co innego znaczyć. To, co mówiłem w pierwszej wypowiedzi. I twórczość Becketa odnosi się właśnie do tej sytuacji. To znaczy, że to pocieszenie, które przynosi chrześcijaństwo, według Becketa przestało czy przestaje działać. Że ludzie wierzący obstają przy tym, że to wciąż działa, że to jeszcze, i to mamy tysiące przejawów, jednak Kościół dalej jest potęgą, prawda? A on na przekór temu powiedział, to nie działa, minęło 2000 lat, czy możemy powiedzieć, że świat się zmienił na korzyść przez te 2000 lat? Nie. Dokonywano strasznych zbrodni w imię tej, prawda, też religii i tak dalej. No, a teraz, że w ogóle jest taka sytuacja, jeszcze w związku z odkryciami naukowymi, że ten wszechświat się straszliwie rozszerzył, Ziemia się straszliwie skurczyła, Ziemia stała się pyłkiem, no już dawno przestała być centrum świata, ale w ogóle jest jakimś peryferium świata. Człowiek, w dodatku wskutek właśnie tych odkryć naukowych, coraz bardziej tracił duszę na rzecz materii. To znaczy, że można powiedzieć, że człowiek ulegał powolnej reifikacji, no, uprzedmiotowieniu. To znaczy, że można powiedzieć, że człowiek jest niesłychanie skomplikowanym organizmem, ale w sumie jest to organizm materialny. To już jest od czasów oświecenia to bardzo silnie idzie. No, są słynne książki pod tytułem Człowiek-maszyna i tak dalej, i tak dalej. Postępy medycyny. No, więc jeżeli jest coś takiego, że człowiek jest mimo wszystko tylko kubką materii, to staje pod znakiem zapytania kategoria duszy, staje pod znakiem zapytania kategoria wolnej woli, a to są kategorie kluczowe dla teologii chrześcijańskiej i dla filozofii pocieszenia. Więc ja dzięki Januszowi zdałem sobie nagle sprawę, mimo tych wielu lat pracy, że w gruncie rzeczy cała twórczość Becketa jest zorientowana na ten aspekt. Na ten aspekt, że jest swoistą odpowiedzią w naszych czasach na filozofię pocieszenia, którą przynosi chrześcijaństwo. I dlatego wciągnąłem się bardzo w tę rozmowę, oczekując od Janusza przedstawienia argumentów na rzecz tego, że to jednak nie jest martwe lub nie jest umierające, gdzie szukać, po pierwsze, czy ta diagnoza jest trafna, ale to na ten temat to można dyskutować, bo nie ma żadnych takich badań, które by nam powiedziały, jak jest, bo to musiałyby być badania, nie wiem, statystyczne. Nie ma na to metod. Natomiast można się zastanawiać nad tym, czy jest droga odwrotu, czy to jest jednak to, co Kołakowski pisał wielokrotnie, że nie można zadekretować światopoglądu, nie można siłą, aktem woli czy dekretem uzyskać łaski, prawda? No, że to musi albo przyjść, albo się stać w świecie.
Więc to jest pytanie otwarte, które możemy teraz też dyskutować. Mianowicie, czy jest odwrót z tego zlaicyzowanego świata, na który to świat już nie działają tego rodzaju wezwania, o których ja mówię. Tak, dziękuję. Jeszcze chciałam a propos tego może nawiązać do tego, o czym mowa była na początku jeszcze, kierując to pytanie oczywiście do ojca, no bo rozumiemy, że ojciec ma nieco inną wizję sytuacji niż Antoni i niż sam Samuel Beckett być może, ale chciałam w tym kontekście również nawiązać do tego, co już się przewinęło, to znaczy do tego pytania, jak wiara, dlaczego zmienił się sposób wierzenia, czy jak świat człowieka wierzącego reaguje na tę mutację metafizyczną, o której mówimy, bo to może nam pozwoli potem przejść do bliżej konkluzji. No konkluzji nie ma oczywiście, ale powiedzmy zbliżyć się do tego właśnie, co Antoni proponował, to znaczy, czy można z tego wyjść i którędy. Zmiana zaczęła się w moim najgłębszym przekonaniu i jednocześnie to jest jej istotą, to jest jej główną cechą. Zaczęła się od antropocentryzmu, to znaczy od postawienia człowieka jako człowieka w centrum właściwie wszystkiego, znaczy po kolei wszystkiego, zainteresowań, wartości, przynajmniej deklaratywnie, wyznaczania przez człowieka wartości w centrum świata. To, co się zaczęło w renesansie, później swoje apogeum zyska w XVII wieku. Ten moment, kiedy człowiek staje się sam dla siebie centrum. Sam dla siebie centrum. I można byłoby powiedzieć, że to jest taki zabieg, który, to wszyscy wiemy, znamy to wszystko z takiej ogólnej, to nie trzeba oczywiście sięgać do Becketta, znamy to wszystko z ogólnej naszej kultury, świadomości. Ten renesansowy antropocentryzm, człowiek miarą wszechrzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nie jest nam obce. Człowiek staje w centrum wszechświata, staje w centrum swoich zainteresowań, czyli proszę Państwa, bardzo wyraźnie zajmuje to miejsce, które wcześniej zajmował Bóg. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. I wydawałoby się, że to będzie bardzo służyło człowiekowi. Wydawałoby się, że człowiek będzie w związku z tym bardzo rósł. Że skoro on w tej chwili zajął to uprzywilejowane miejsce, to mu będzie pomagało. Wydaje się, i to jest chyba diagnoza Becketta, że nie. Że to bycie w centrum, to bycie na piedestale, to bycie na pierwszym miejscu czyni go nieszczęśliwym w różnych wymiarach, w różnych sensach. Krótko mówiąc, antropocentryzm w przeciwieństwie do teocentryzmu, czyli tego momentu, kiedy Bóg był gdzieś w centrum, sprawił, że człowiek marnieje, jak napisze Beckett. Wszystko się toczy pozornie w dobrym kierunku. Rozwijają się nauki szczegółowe. Człowiek poznaje siebie i pod względem konstrukcji fizycznej i psychicznej. Rozwija się fantastycznie technika. Da się latać na Księżyc i wysyłać sondy w kosmos. Wszystko wydaje się być fantastyczne. Tylko dlaczego człowiek marnieje? Dlaczego człowiek marnieje? Dlaczego jest tak, że to działa odwrotnie, niż by nam się wydawało? I to jest chyba początek tych konsekwencji mutacji metafizycznej, tych konsekwencji, które Beckett chce opisać i wyrazić. To postawienie człowieka w centrum, które czyni go jednocześnie nieszczęśliwym. Człowiek zrobił z siebie w pewnym momencie rodzaj wpatrzonego w siebie narcyza, który rozkoszując się swoim widokiem, rozkoszując się swoim samopoznaniem, coraz bardziej się w siebie zapada i coraz bardziej się unieszczęśliwia. I to, co było kiedyś jego orężem, raptem staje się przekleństwem. Na przykład rozum.
na przykład rozum, ten intelekt, który pozwalał opanowywać świat, raptem staje się apodyktycznym tyranem, który nie pozwala człowiekowi szukać pocieszenia, który nie pozwala człowiekowi wierzyć, który nie pozwala człowiekowi myśleć poza granicami, które sam wyznacza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba istota diagnozy Becketa. To nieszczęście płynące z odmetafizycznienia rzeczywistości i z tego klasycznego, nowożytnego antropocentryzmu. Jak to jest możliwe, że człowiek, który jest na tak wysokim stanowisku, tak się źle czuje, będąc na tej wyniesionej pozycji? Ale czy to dotyczy również ludzi wierzących? Tak, to dotyczy również ludzi wierzących i już mówię dlaczego. Proszę Państwa, Państwo tego nie doświadczacie tutaj na Mazowszu, ale ja mieszkam w Krakowie na co dzień. Taki przykład. Proszę Państwa, to, że ja staram się żyć zdrowo, to wcale mnie nie broni od tego, że oddycham krakowskim smogiem. Zgadza się? Ja mogę zamykać okna, mogę jeść marchewkę, różne rzeczy mogę robić, prawda? Zdrowo się odżywiać, ale ja oddycham krakowskim smogiem. Nie ma siły na to. Jak tam mieszkam, jak tam żyję, to tym oddycham. I dokładnie tak samo jest z sytuacją kulturową. Ten aspekt indywidualny, on jest bardzo ważny, ale proszę Państwa, my żyjemy w mieście, które jest pełne smogu. Tym miastem jest nowożytność, świat współczesny, jakkolwiek Państwo tego nie nazwiecie. Natomiast tym smogiem jest ten opar nowożytności, nowożytnego myślenia. I ja indywidualnie mogę być jak najbardziej człowiekiem głęboko wierzącym, głęboko zaangażowanym, ale to nie jest tak, że mnie nie dotyka opar nowożytności. Dotyka. Jak najbardziej dotyka i jak to wygląda w przypadku człowieka wierzącego, to jest temat na inną rozmowę, ale dotyka. Oddychamy nowożytnością, tak jak oddychamy zepsutym powietrzem. No dobrze, a w takim razie przejdźmy do tego pytania, które Antoni proponował, a które się samo też nasuwa. Czy jest jakaś nadzieja dla cywilizacji europejskiej? Może jeszcze zanim, no to jest bardzo trudne pytanie oczywiście, ale zanim spróbuję coś na ten temat powiedzieć, to jeszcze doprecyzuję jedną rzecz, mianowicie że wizja Becketa to nie jest taka wizja, która powiedzmy zdarzała się w historii myśli, sztuki europejskiej, zarówno starożytnej, jak i naszej ery. To znaczy, że jakiś myśliciel, czy poeta, czy autor wskazuje na przyczynę zła. To znaczy na przykład w starożytności to było to jeden ze źródeł, to było hybris, pycha. I że pycha człowieka to właśnie doprowadza do ruiny całej i tego człowieka, i całej wspólnoty, całego projektu ludzkiego. No powiedzmy w naszych czasach to u Dantego no to cały jego poemat jest na ten temat. Natomiast u Becketa to jest, on według mnie, zresztą nie tylko według mnie, wywiódł to z takiej mniej znanej filozofii Giambattisti Vico, XVIII-wiecznego włoskiego filozofa, który można powiedzieć był optymistycznym filozofem, to nie był pesymistyczny. On próbował, nawet powiedziałbym, przetworzyć pewne idee teologii chrześcijańskiej na taki język, no, nazwijmy to laicki. Znaczy on przedstawił dzieje ludzkości jako taką niekończącą się spiralę, po której człowiek niejako jak po górze czyśćcowej wznosi się, no nie, powiedzmy nie do nieba, ani nie do raju ziemskiego, ale w każdym razie w ten sposób się doskonali. No i on to wszystko tam podzielił na cztery fazy i że te cztery fazy zajmują jeden okrąg i po czterech fazach człowiek znajduje się w tym samym punkcie, ale piętro wyżej. To w tym sensie później w naszych czasach podobną koncepcję wysunął Teilhard de Chardin, prawda, takiej piramidy bytu, która się doskonali. Więc to taki powiedziałbym, taka wizja czyśćcowa. Tak? Natomiast
u Becketa jest coś takiego. Aha, i że tam u tego Vico jest taki pomysł, że ludzkie motywacje prowadzą do celów, które są sprzeczne z tymi motywacjami i odwrotnie, że cele, które człowiek sobie stawia, zaprzeczają temu, czego on właściwie chciał, co on właściwie chciał osiągnąć. Prawda? I wyrazem, powiedzmy, tej myśli, tej sprzeczności, bo to jest sprzeczność, jest taki utwór, którego zresztą my tutaj nie analizujemy, to nie jest dramat, to się nazywa Wyludniacz. To jest taka krótka proza, która, można powiedzieć, też tak nowocześnie nawiązuje do pewnych wizji science fiction, bo to jest taka, a zarazem do Dantego, bo to jest taka fantastyczna przestrzeń walca, tajemniczego walca, w której zamkniętych jest 200 ludzi, no, on je nazywa ciałami, no, to ma być niby wielka parabola całego ludzkiego rodzaju. I teraz o co chodzi, że te istoty, no, człowiekokształtne, szukają wyjścia z tego walca. I jedni uważają, że wyjście z tego walca jest przez sufit, że tam na środku tego sufitu jest jakiś właz. No to tylko trzeba by ustawić pionowo drabinę, to, ale oni nie są w stanie się zebrać do tego, żeby ustawić pionowo drabinę, więc nie mogą tamtego. W związku z tym ten właz w suficie pozostaje mitem. A drudzy uważają, że wyjście jest przez jeden z tuneli, które grzebią w ścianie. Prawda? Że oni się gdzieś przedostaną stamtąd. No jest bardzo, to powiedziałbym, no taka dramatyczna, tragiczna wizja, prawda, no, takiej wspólnoty, które tak, właśnie to też jest tak fantastycznie zrobione, że oni nie muszą się odżywiać, że oni są jakby wieczni w tym, prawda, oni właściwie nie umierają, prawda, to, co jest właściwie tak przerażające w jakimś sensie, że to jest taki lud, który nie umiera, który został wciśnięty do tego walca i tam ma żyć. No ale tam to życie jest potworne. Tam jest ścisk, gorąco, zimno, różne rzeczy. Oni chcą stamtąd wyjść. I to, co oni robią, to jest tylko szukanie tego wyjścia. To jest ten cel. Ale jaki jest skutek tego szukania? Skutkiem tego szukania nie jest znalezienie wyjścia, bo prawdopodobnie tego wyjścia, w jakie oni wierzą, nie ma. To znaczy nie ma ani żadnego tunelu czy miejsca w ścianie, które gdzieś ich przeniesie gdzie indziej, ani nie ma żadnego włazu w suficie. W związku z czym efektem tego wszystkiego, efektem bardzo długiego procesu jest zarzucenie poszukiwań. To prowadzi, i to jest ten tytułowy wyludniacz. Że dopóki oni szukają, to oni są, nazwijmy to, ludźmi. Ale szukając, oni się sami wyludniają, bo przestają szukać. A szukanie jest tym atrybutem tego, co czyni ich, no, quasi ludźmi, bo oni, podkreślam, nazywani są stanowczo i konsekwentnie ciałami, co oczywiście też ma pewne znaczenie, że oni to są istoty materialne, prawda? Więc wracając teraz do naszej historii widzianej normalnie, no to Becket pokazuje, że on nie umie wskazać, gdzie był błąd w historii. Bo my teraz post factum, jak interpretujemy historię, to mówimy, a to może w renesansie, bo zrezygnowało się z czegoś na rzecz, co w danym momencie było korzystne, bo przecież wiadomo, że o renesansie to już w szkole nas uczą, że to wspaniały złoty okres, że właśnie jakiś znowu ten człowiek się odrodził, no znowu było piękno ludzkiego ciała, różne nauki się rozwinęły, bo przestały płonąć stosy i tak dalej, i tak dalej. Później mówią, XVII wiek, no bo to zaczął się kult rozumu. Rozum się zaczął emancypować. Właściwie rozum jest bardzo, przecież też pozytywną rzeczą. Udogodnił życie, przyspieszył, jest higiena. No to właśnie, co Janusz mówi wszystko. No i później się okazuje, że to się obraca przeciw człowiekowi. Więc
Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy człowiek podejmuje jakieś decyzje, to to są decyzje na zupełnie innym poziomie niż te, do czego one go prowadzą faktycznie. Bo to nie jest tak, że człowiek, ludzkość europejska dokonała jakiegoś wyboru po to, żeby się wyludnić, czy po to, żeby się sekularyzować. Nikt takiej decyzji nie podejmował. Podejmowano decyzje partykularne w różnych dziedzinach, które doprowadzały do tego. I to, jeżeli się uchwyci ten model myślenia, to wtedy widać, że to, co myśmy z Januszem wielokrotnie do takiej ściany dochodzili w tych dyskusjach, że to jest nowa kategoria fatum. Nowa kategoria fatum, tak jak to było w starożytności u starożytnych Greków. Był los, prawda? I na los nie było silnych, nie mogli poradzić ani śmiertelni, ani nawet nieśmiertelni, że to była jeszcze kategoria. I czym jest los? Czy to jest skrajny determinizm? Gdzie jest ten punkt wyjścia? Czy to, powiedzmy, że świat oparty jest na paru prawach fizyki, na przykład na grawitacji, no i że to wszystko wynika z grawitacji, czy tam z czegoś możemy sobie... To teraz takie nowe rozmowy nagrywa ksiądz Heller właśnie. No i on właśnie mówi podobne rzeczy, o których ja tu usiłuję mówić. Znaczy, że ludzkie sprawy, cała ludzka cywilizacja, ludzka mentalność, cała nasza kultura, świat naszych wartości być może wynika z praw fizyki, tylko że nikt tego jeszcze nie zbadał w jaki sposób. Prawda? W związku z czym to, co różni Becketa od wielu innych myślicieli i pisarzy, i stąd ten jego słynny pesymizm, to jest po pierwsze, że on nie mówi tego triumfalistycznie, o czymśmy mówili, że on po prostu jest raczej zrozpaczony tym stanem rzeczy. A druga rzecz, to on mówi nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo kiedy, że w momencie, kiedy ja próbuję przeanalizować dokładnie daną decyzję, którą ja podejmuję w jakimś tam celu, to ja nie przewidzę konsekwencji tej decyzji. Tak, dziękuję. W związku z tym chciałam zapytać znowu ojca Janusza, jeżeli to jest świat tak zdeterminowany, no to oczywiście nie jest on światem chrześcijańskim, światem wolnej woli. I zresztą to napięcie w tej rozmowie powraca systematycznie, prawda? Problem wolnej woli i determinizmu czy losu w różnych kontekstach. Czy to jest tak, że żeby obstawać przy pojęciu wolnej woli, trzeba zdezawuować opis Becketa? Czy ojciec widzi jakiś sposób, w którym uznając trafność tego opisu, jednak kategorię wolnej woli można ocalić? Wydaje mi się, że można, tylko znowu się odniosę do tego obrazu, którego użyłem, z tym zanieczyszczonym powietrzem. Wolna wola sama w sobie nie jest zbawcza. Tak samo jak wolna wola sama w sobie nie jest, powiedziałbym, nie uchroni nas od negatywnych konsekwencji naszych dobrych wyborów. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, o co chodzi, ale postaram się to wytłumaczyć. To jest ta sytuacja, o której mówił Antoni. Chcemy dobrych rzeczy. Chcemy, żeby ułatwić sobie życie. Chcemy, żeby poznać świat. Chcemy, żeby zainteresować się człowiekiem. Same dobre pragnienia, tylko dlaczego wychodzi tak słabo? Proszę Państwa, proszę sobie to jakby skalibrować i przerzucić na swoje własne doświadczenie. Tak? Ile rzeczy robimy, żeby mieć więcej czasu? Kupujemy komórki. Mamy komputery. I co, macie Państwo więcej czasu? Ile rzeczy mamy, żeby mieć więcej czasu? Szybsze samochody, coś tam. Gwarantuję Państwu, że jesteśmy bardziej zaganiani niż ludzie 150 lat temu czy 200 lat temu, tak? A chcemy dobrze, nie?
Tylko dokładnie to się odwraca jakby na przeciwieństwo tego, co chcemy. Jak Państwo pamiętacie, tą autodefinicję Mefistofelesa z Fausta Goethego. Mefistofeles powiada, jam jest cząstką tej siły, która zła pragnąc, dobro wciąż czyni. Tak? Taka przeciwna sytuacja. Jam jest cząstką tej siły, która zła pragnąc, dobro wciąż czyni. To jest przekleństwo diabła, że on chce źle i mu wychodzi dobrze. A my mamy odwrotnie. Chcemy dobrze, a wychodzi źle. Nie? To jest dokładnie ta sytuacja. I tutaj wolna wola, proszę zwrócić uwagę, wolna wola, to jest, powiedziałbym, Beckett nie tyle powiada, nie ma wolnej woli, tylko pokazuje pewną sytuację, która może wynika z wolnej woli, może nie z wolnej woli, ale obraca się uprzeciw człowiekowi pomimo takim dobrym chęciom, o, tak byśmy powiedzieli. I jest coś takiego, no mówię, doświadczamy tego wszyscy, to nie trzeba się wmyślać nawet w Becketa, że nasze te decyzje, dobre decyzje są, no chcemy dobrych rzeczy, a wychodzi źle. A druga sprawa to, tak jak mówię, nasza wolna wola nie jest zbawcza, to znaczy to, że ja chcę żyć zdrowo jako jednostka, a żyję w zanieczyszczonym mieście, no to jakoś mi pomoże żyć zdrowo, ale no nie do końca mnie uchroni przed wszystkimi konsekwencjami brudu, w którym żyję. I na tym polega problem z wolną wolą u Becketa. Te jednostki są poddane pewnej konieczności, o których on pisze, znacznej konieczności, ale to też nie jest, nie chcę, żebyście Państwo wynieśli takie poczucie, że to jest determinizm w takim wydaniu mechanicznym, a już zwłaszcza takim scjentystycznym, nowożytnym. To nie o to chodzi, nie o ten typ determinizmu chodzi, bo to właśnie nie człowiek-maszyna, tylko taki specyficzny, właśnie specyficzny determinizm, taki Mefistofeles Arebur po prostu, że to tak wygląda. A odpowiadając na pytanie, czy jest jakaś nadzieja, wydaje mi się, że tak, dlatego że ja nie wierzę w determinizm dziejowy. To zdecydowanie i myślę, że nikt z chrześcijan w to nie wierzy. To znaczy, ja myślę, że my się kiedyś zmęczymy tą sytuacją i się tak cywilizacja otrzepie z tej niemocy, ale jak to się dokona, kiedy, ile to będzie trwało, no to nie mam pojęcia, ale nie mam takiego poczucia, że dzieje są zdeterminowane, żeby się skończyć tak jak to widzimy w tym zadumie. Ale jeśli mogę a propos tego powiedzieć, to wydaje się, że bardzo niepokojąca jest taka diagnoza, czy interpretacja, którą przedstawiacie, że właściwie ten projekt nie tyle ulega katastrofie, co wyczerpuje się. On jakby, że świat kończy się milczeniem, że on po prostu wygasa. No, to źle wróży, tak powiem. Może, żeby nie iść za bardzo w abstrakcję, tylko wrócić do jakichś konkretów, to Państwu to uprzytomni, że Beckett przede wszystkim jest artystą i jako artysta on nie chce stawać po jakiejś stronie, znaczy on nie chce zająć stanowiska określonego filozoficznego. Oczywiście on ma pewne przekonania, ale on ich nie próbuje w tej swojej sztuce ani do nich przekonać, ani nawet ich wyrazić. On stara się pokazać pewne sprzeczności. I to mu się moim zdaniem w paru przynajmniej utworach niezwykle udało. I no, weźmy tę najbardziej znaną sztukę, bo na pewno wszyscy Państwo widzieli choćby raz Czekając na Godota, bo tam to jest bardzo wyraziście pokazane. Otóż zanim powiem to, do czego zmierzam, to chcę tylko uprzytomnić, że te dwie pary bohaterów, które są w tej sztuce, czyli tych dwóch włóczęgów, Didi i Gogo, którzy stoją pod drzewem i czekają na Godota, oraz druga para, Pozzo i Laki, czyli ten pan i sługa, który jeden drugiego prowadzi na takich, na sznurze, prawda, jak konia, jak na powrozie, prawda,
To są oczywiście postaci paraboliczne, to nie są tak zwane charaktery, prawda? Oczywiście te postaci paraboliczne są robione na podobieństwo pewnych charakterów ludzkich, w sensie, że jeden jest, ten Didi to jest taki karykatura takiego mądrali, takiego rezonera, który właśnie wszystko wie, ale po łebkach, a z kolei ten Estragon, który wydaje się taki leniwy, głupawy, taki Sancho Panza blisko ziemi, a okazuje się, że on właśnie czasem ma doskonałą intuicję. Otóż ta para, tych dwóch głównych bohaterów, bo oni są głównymi bohaterami, bo oni czekają na Godota, to w sumie razem jako para są parabolicznym obrazem ludzkości, która w pewnym momencie podjęła jakąś decyzję o tym, żeby na coś czekać, czyli no, w momencie, kiedy zaczęła tworzyć świadomie ludzkie dzieje. Natomiast para Pozzo i Laki z kolei symbolizują, czy są uosobieniem ludzkiej jednostki, czyli każdego z nas. I teraz co pokazuje Beckett? Pokazuje te jasne strony i ciemne strony tej sytuacji. No powiedzmy, przyjmujemy, że czekanie na Godota jest jakąś wielką metaforą religii, w ogóle religii, że to jest czekanie, bo jak się wniknie w ten tekst, no to widać, czego oni oczekują od Godota. Oni od Godota oczekują no, czegoś w rodzaju zbawienia, to znaczy usensownienia ich życia i dachu nad głową, jedzenia, no polepszenia ich bytu, prawda? No to są wszystko takie rzeczy, które my możemy sobie kojarzyć z takim projektem religijnym. Teraz, jeżeli my zbadamy te ich wierzenia i to, co Beckett sam powiedział, ja nawet nie wiem, czy oni sami w to wierzą, bo on się nie stawiał wyżej od czytelnika. To, co on stworzył, istnieje samoistnym życiem i nie mają znaczenia jego intencje, jego założenia. Jest tyle, co jest napisane. Napisał tyle i napisał. A z tego, co napisał, wynika, że nie ma żadnego Godota. W każdym razie nie ma żadnego dowodu. Jest jedyną poszlaką, że przychodzi wieczorem ten chłopiec i który, gdy jest pytany, to mówi, no pan Godot dziś nie przyjdzie, ale na pewno przyjdzie jutro. I też nie wiemy, czy on to mówi, dlatego że rzeczywiście ktoś go przysłał, żeby on to powiedział, czy że on się ich boi, w związku z czym on im mówi to, czego oni chcą od niego usłyszeć i mówi tak wykrętnie, no dziś nie, ale jutro tak, dajcie mi spokój. Prawda? To jest tak napisane. W związku z czym sytuacja tych dwóch, którzy czekają właśnie i już widz rozumie, czy czytelnik rozumie, że oni się nigdy nie doczekają, bo oni sobie to wymarzyli, oni sobie to uroili, prawda? To jest wizja, do tego momentu jest wizja skrajnie tragiczna. No to tak jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś marzycielem, z jakimś fantastą, biedakiem, który sobie coś założył, prawda, i czeka, no i się nigdy nie doczeka. Bardzo smutna wizja. Ale, i teraz zaczyna się właśnie ta sprzeczność, że gdyby oni nie umówili się, że będą czekać pod tym drzewem, to ta para druga, czyli ten Pozzo i Laki, czyli każdy z nas, a to musimy sobie wyobrazić nas jako noworodek, prawda? My przychodzimy na świat jako czysta natura. Jeszcze nic nie wiemy o świecie, jesteśmy czystą naturą. I od pierwszego dnia życia my wchodzimy w świat jednak kultury, prawda? Ta matka zaczyna coś mruczyć do nas, później już mówić, my zaczynamy mówić, no jesteśmy owinięci w jakieś ubrania, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim podstawowa sprawa jest, że my wchodzimy w świat języka. To jest jedyna rzecz, której my nie dziedziczymy biologicznie, tylko właśnie to jest coś, co człowiek sam wymyślił. No język nie został dany, tylko stąd dlatego, co są różne języki na świecie i tak dalej. I teraz to jest pokazane tak, no dobrze, ich los jest tragiczny, bo oni czekają i się prawdopodobnie nie doczekają. Ale dzięki temu, że oni czekają, to stoją przy drodze i każdy, a ten Pozzo i Laki, którzy przychodzą każdego dnia, to jest tylko los pojedynczego człowieka, który przeżywa swoje życie. To ten człowiek by przeszedł przez ziemię w milczeniu i nic by się nie stało. Tak? W związku z czym tu jest jednak pewna wartość, nagle się okazuje. No, że
ten pojedynczy człowiek, ten każdy z nas, każdy żyjący, no wchodzi w jakiś świat kultury. Czy to była nawet ta najdawniejsza kultura, to już ona jakaś była, prawda? No nie mówię o jakichś czasach, kiedy człowiek jeszcze nie był człowiekiem, tylko był jednak no, na granicy animalnej, prawda? Znaczy od jakiegoś momentu jest taki... wspaniały jest początek, ta pierwszy rozdział się nazywa Studnia Czasu, tej tetralogii Tomasza Manna, Józef i jego braci. To jest taki rodzaj właściwie eseju literackiego, kiedy on się zastanawia, gdzie jest początek tego, co nazywamy ludzkością, tego, co nazywamy cywilizacją ludzką. Gdzie było jakieś pierwsze prawo, które nie jest czysto zwierzęce, prawda? To jest wspaniały esej, długi, bardzo trudny, ale bardzo ciekawy i właśnie literacko napisany, nie językiem filozoficznym. I tu jest, u Becketa jest coś podobnego, no, że on pokazuje ten punkt wyjścia. To jest to, że oni się zatrzymali w rzece czasu, powiedzieli sobie, czekamy na Godota. Tragiczny los, bo się nie doczekają, ale dzięki temu każdy człowiek już ma partnera. Przychodzi na świat i jest witany przez Estragona i Władimira. Dlatego też ich imiona są też znaczące, bo oni się oficjalnie nazywają, jeden jest Estragon, to jest ziele na pobudzenie apetytu, czyli to jest tam materialna, zwierzęca, roślinna, że tak powiem, biologiczna, biologiczny aspekt ludzkości, a Władimir, no to, to też jest imię wzięte z języków słowiańskich, który znaczy władca świata, prawda? Władimir, tak? To jest ten, który włada światem. To, i on jest jedyny, który właściwie myślał o tym Godocie. On ciągle tamtemu drugiemu mówi, no, bo tamten mówi, no chodź, idziemy, chodźmy stąd. A on mówi, nie może. Dlaczego? Czekamy na Godota. A, rzeczywiście. Czyli tam jest pokazana ta relacja między tymi dwoma bohaterami tak, że w nas ta natura zwierzęca, biologiczna nas cały czas odwodzi od tego, to co właśnie Janusz mówi, to co jest w nas kulturą, próbuje nas temperować, prawda? Ustawia nas, nie wolno stąd odejść, musimy tu być, prawda? No. To jest, więc tu no, oczywiście nie odpowiedziałem na twoje pytanie, ale pokazałem, w jaki sposób Becket pokazuje niejednoznaczność tych wszystkich rzeczy, że coś, co jest tragiczne, zarazem ma jakąś inną wartość. Tak, dziękuję bardzo. Może teraz myślę, że czas, żeby dopuścić państwa do głosu i bardzo prosimy o pytania do obu autorów. Dobry wieczór, Wiesław Abraham. Ja bardzo się cieszę, że państwo mówią ze zrozumieniem. To jest rzadkość, bo słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem jest jeszcze rzadsze, ale mówienie ze zrozumieniem też zaczyna odchodzić gdzieś w przeszłość. Cieszę się właśnie, że na takim poziomie jest prowadzona ta rozmowa. Natomiast troszeczkę bym oponował jako neurofizjolog z tą tezą, że człowiek się rodzi jako tabula rasa. Przykład moja wnuczka, która zaraz po urodzeniu przez cały dzień nuciła swoiste magnifikat. Ona śpiewała, po prostu przez całą dobę śpiewała, tak jakby się cieszyła, że już jest na tym świecie. To jest optymistyczny akcent i wydaje mi się, że z kolei narzekamy na, ojciec zwrócił uwagę na to, że trzy strony i to góra jest czytania ze zrozumieniem. Po prostu my sami prowadzimy taką destrukcyjną działalność wobec własnego mózgu. Ten mózg ma wiele funkcji do spełnienia, ale również są tam funkcje emocjonalne, funkcje służące do bujania w obłoku swoistego. Natomiast ludzie często po prostu traktują to jako miejsce, gdzie wszystko ma być pomieszczone. Cała wiedza nieuporządkowana, bajzel w tym mózgu najczęściej panuje. W związku z tym
ja myślę, że nadejdą takie czasy, że nastąpi refleksja, że wrócimy do dawnych czasów, żeby trochę temu mózgowi dać podpoczywać, podrelaksować się, nawet bez zrozumienia świata, trochę mu po prostu dać możliwość odpoczynku. Dziękuję. Proszę bardzo. Bartosz Zieliński. Chciałem zapytać ojca o to, czy ten antropocentryzm, o którym ojciec mówił, nie jest jednak sytuacją beznadziejną. To znaczy, czy antropocentryzm wyklucza miłość do człowieka? Ponieważ ojciec powiedział, że ten antropocentryzm wyniósł na piedestał człowieka, czyli tam, gdzie poprzednio miejsce zajmował Bóg, ale czy to oznacza, że no bo jednak można z tego antropocentryzmu przejść jednak do pytania o to, dlaczego akurat człowiek jest taki wyjątkowy, o jego naturę. I może zadając to pytanie dojść do prawdy, do prawdy o istnieniu Boga, o tym, że to Bóg stworzył człowieka. Jednak zachwyt nad doskonałością człowieka, nad jego wyjątkowością może doprowadzić do wiary osoby właśnie niewierzącą. A moje drugie pytanie jeszcze chciałem zadać o to, czy co tak można powiedzieć technicznie jest źródłem takiego niszczenia człowieka w antropocentryzmie? To znaczy, czy to wynika z nienasycenia, czy wynika bardziej z nieznajomości własnych pragnień i przez to niemożności też ich spełnienia i z tego wynika to nieszczęście i cierpienie, o którym ojciec mówił. Dziękuję. To pytanie, które pan zadaje, jest bardzo dobre i bardzo trudne. Ja wskażę tylko dwa tropy odpowiedzi na nie. Po pierwsze, ja bardzo wyraźnie mówię tutaj o antropocentryzmie nowożytnym, renesansowym i nowożytnym. Dlatego, że jak pan słusznie zauważył, znowu, sam antropocentryzm sam w sobie nie generuje teoretycznie jakiegokolwiek nieszczęścia, właśnie narcyzmu, tego typu rzeczy. I proszę pamiętać o tym, że jeżeli sięgniemy do średniowiecza, to tam również mamy bardzo wyraźny antropocentryzm. Te wszystkie poglądy średniowieczne, które mieszczą się pod taką kategorią, być może dla części z Państwa znaną jak mikrokosmizm, którą znajdujemy w średniowieczu w bardzo różnych wydaniach, w bardzo różnych formach, która się wywodzi tak naprawdę od Grzegorza Wielkiego, więc jeszcze od naprawdę bardzo dawnych czasów, to też jest antropocentryzm. Ale tamten antropocentryzm nie generował pewnego niebezpieczeństwa. Dlaczego? No to jest pytanie, jaka jest różnica pomiędzy antropocentryzmem takim, powiedziałbym, zdrowym, tak, tym średniowiecznym, a tym nowożytnym takim, który prowadzi do zamknięcia człowieka w samym sobie, w swojej własnej głowie, tego, co się w filozofii nazywa solipsyzmem, tak, takiego takiej samotności, zamknięcia się w sobie, w swoim własnym postrzeganiu świata i rzeczywistości. Nie wiem, muszę panu powiedzieć. To znaczy trudno mi jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego ten antropocentryzm generuje smutek, a ten średniowieczny nie? To jest naprawdę problem. No, proszę pamiętać, że jednak w chrześcijaństwie my też mamy do pewnego stopnia do czynienia z antropocentryzmem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten fakt, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, czy nosi w sobie imago i similitudo Dei, tak? Obraz i podobieństwo Boże. Więc w tym sensie przynajmniej jest to również wizja antropocentryczna, że ze świata zewnętrznego on jest centrum, niewątpliwie. Ten świat został stworzony dla człowieka w tej wizji naszej chrześcijańskiej. No ale to są te różnice, więc to jest pierwszy trop, który chcę poddać, że to nie sam antropocentryzm, tylko ten antropocentryzm nowożytny. A co powoduje, że on przynosi ze sobą no, takie skutki, jakie przynosi? No to jest pytanie, to jest
To jest bardzo dobre pytanie, jak mówi klasyk, ale nie wiem, nie potrafię jednoznacznie na to odpowiedzieć. I proszę mi przypomnieć drugie pytanie, które pan zadał. Myślę, że to jest jakiś taki moment, że człowiek sam sobie nie jest w stanie tego dać, czego sam chce, prawda? Że to jest jakaś ta metafora, tragiczna metafora węża zjadającego swój własny ogon, który się sam sobą nie nasyci, a sam siebie zjada, prawda? To jest chyba ten problem, że to jest picie słonej wody po prostu, nie? Zajmowanie się sobą, które nie jest w stanie spełnić naszych oczekiwań, bo do tego, żebyśmy byli zatroszczeni, tak to powiem, prawda? Picie słonej wody. Można? Paweł Zdun. Ja chciałbym państwu podziękować, bo za pomoc w zrozumieniu innym Becketa niż dotychczas, bo z czasem, jak im dłużej państwa słuchałem wymiany myśli, tym bardziej na to pytanie o nadzieję ja odpowiadałem sobie pozytywnie i właściwie tę twórczość ja odczytuję radośnie. Radośnie odczytuję ją w ten sposób, że zadaję pytanie, które dla mnie chyba się stało już retorycznym, czy człowiek niewierzący, czy człowiek nie ateista, niewierzący może być skuteczny apologetą? Ja myślę, że warto się zastanowić, znaczy spojrzeć wstecz za siebie i historia może spróbować dać nam odpowiedź, dlaczego umierają cywilizacje. Umierają dlatego, że się degenerują. I to jest po prostu wiedza, którą powinniśmy brać pod uwagę i no, w jakiś sposób, mając silną wolę, stosować narzędzia, które wytworzyła nasza inteligencja, mianowicie edukację. Po prostu nam potrzebna jest w tej chwili naprawdę bardzo wzmożona edukacja. To jest chyba podstawowy problem w Polsce. Kiedyś, jeszcze w ubiegłym wieku, no 15 lat temu, były spotkania filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Sama też organizowałam taki klub ludzi myślących, gdzie spotykaliśmy się w kawiarniach, rozpatrując problemy człowieka współczesnego. Teraz tego nie ma. I ja chylę głowę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bo właściwie tu przede wszystkim w Roninie się politykuje, a o sztuce, o filozofii tu się nie mówi. Więc bardzo potrzebne są właśnie takie spotkania i no chciałabym, żeby było ich więcej i dziękuję za dzisiejszą tutaj tą rozmowę. Pięknie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy właśnie jeszcze ktoś z państwa chciałby? Też z pytaniem, ale jednocześnie z próbą odpowiedzi. Tutaj nie wiem dlaczego, ale wmontowałbym mord w katedrze. Beckett wydobył cztery postacie, które tłumaczą, dlaczego biskupa trzeba było zabić. Już tu właśnie wypadałoby tu wspomnieć, że kapitalnie to rozegrano w katedrze warszawskiej. Właściwie ja przez ten spektakl dopiero przeżyłem, bo jakoś tak w tekście to nie za bardzo wyglądało.
I no szczególnie Englerta i kolejno wchodzące postacie na autentyczną ambonę, które grzmią z tej ambony. Chyba Holubek był wtedy zabitym Beckettem, zabitym, przepraszam, Tomaszem. To odkrywa jedną bardzo istotną rzecz. Wytłumaczenie zbrodni przez oczywistość. To jest może taki paradoks, ale jeden z morderców, chyba Zapasiewicz go świetnie grał, a właściwie to biskup jest sam sobie winien, bo powinien uciec. My tu słusznie, i tak dalej. I puentą całości jest to, że w stanie wojennym to kapitalnie pasowało do sytuacji. Nagle myśmy zrozumieli nie sztukę, a siebie. A druga rzecz a propos właśnie zabijania tego, co się chce osiągnąć. To jest taki aforyzm, utknął mi w pamięci, gdy o potrzebie ciszy nie należy mówić zbyt głośno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy może ktoś jeszcze? Tak, bardzo prosimy o przekazywanie sobie jakoś mikrofonu. Korzystając z Państwa obecności, chciałbym zadać takie pytanie. Moim zdaniem cywilizacja współczesna jest szalenie niestabilna. Jest taka chaotyczna, rozedrgana, rozpędzona. Nie ma czasu na refleksję. Tak jak ksiądz powiedział, wymyślamy mnóstwo różnych rzeczy, żeby mieć więcej czasu, a tego czasu mamy coraz mniej. Postęp naukowy, techniczny rozwija się w skali geometrycznej. Czy osiągniemy, zdaniem Państwa, jakiś stan równowagi? Czy jesteśmy w tej chwili poprzez technikę jedną małą wioską, prawda? Nie ma możliwości, żeby jedna cywilizacja zastąpiła drugą. Czy to jest zmierzch ziemskiej cywilizacji? Czy jest jakieś miejsce na optymizm? Dziękuję. Ja nie rozstrzygnę tego pytania, tylko wskażę dwie lektury, które serdecznie bym panu polecał, bo jak ja przeczytałem, to mi się polepszyło. Tak w ogóle, samopoczucie. Dwie książki. Jedną książkę to taki klasyczny, gigantyczny esej, bo to nie myślicie państwo, że to jest kilkanaście stron, czy nawet kilkadziesiąt, tylko to są trzy tomy. Przetłumaczone, wydane jeszcze przez PIF w języku polskim. Edwarda Gibbona, takiego angielskiego historyka, historiozofa z XIX wieku. Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Naprawdę serdecznie Państwu polecam. To znaczy, to człowiek czyta i tak jak sobie szczegóły pozmienia, to wypisz, wymaluj. Mamy opis sytuacji. I to cesarstwo upadło, jakoś nie jest tak, nie było strasznego problemu z tym. A drugą książkę, którą bym polecał, to Hanny Malewskiej Przemija postać tego świata. To jest mniej więcej o tym samym czasie. Tak, też kamienie wołać będą, ale ten moment schyłku średniowiecze, starożytność, upadek cesarstwa, to przemija postać i naprawdę proszę spróbować rzucić okiem w te rzeczy, to uczy dystansu też w patrzeniu na to, co się dzieje w tej chwili. Ja tylko jak zwykle twój oponent, pozwolę sobie powiedzieć, że właściwie powiedziałeś bardzo ponurą rzecz, bo powiedziałeś, że z nami będzie tak jak z Cesarstwem Rzymskim i tak dalej. No więc teraz, jeżeli sobie przetworzymy, prawda, te szczegóły, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a musimy to przemnożyć przez parę, bo w tamtych czasach to co tam było, ile? Niecały miliard ludzi był na Ziemi, a teraz jest 6 czy 7 miliardów ludzi. Więc to będzie jednak różnica troszkę ilościowa też i jakościowa. No. Prawda, ale na ruinie tej cywilizacji wyrośnie lepsza, wspanialsza. Żartuję oczywiście, ale to znowu, to jest prawda, co Antoni mówi. Znaczy to wszystko jest słodko-gorzkie. To wszystko jest słodko-gorzkie. To
to jak w czekaniu na Godota. No, tak jest po prostu. A może jest tak, jak ojciec powiedział na początku, co starożytni myśleli, że właściwie przyczyną tego wszystkiego jest pycha. No bo co człowiek zrobił, ponieważ stał się bardzo mądry, o czym żeście panowie mówili tutaj, stał się, właściwie przestał sobie wyobrażać, że istnieje coś, czego on jeszcze nie wie i zamknął się w tym walcu, o którym żeśmy mówili, prawda? I teraz drążenie ścian tego walca jest właściwie troszkę beznadziejne, a jeżeli on zapomniał, że istnieją jeszcze inne wymiary, prawda? To jest ta przestrzeń, którą myśmy ograniczyli do iluś wymiarów, zapominając o tych innych wymiarach, gdzie jest to wyjście. No i właśnie ta pycha, że my już wszystko wiemy, sprawiła, zresztą koniec to lektury, które ojciec przytaczał, właściwie też podają przykłady, które potwierdzają jak gdyby tą tezę, że to jest ta główna przyczyna i że ci starożytni byli, no chyba nie byli tacy głupi. Dziękuję. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos albo zadać pytanie? Jeśli nie, to dziękuję serdecznie. Dziękuję obu autorom. Dziękuję Państwu.